Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Dawid wobec Goliata, czyli nokaut koryfeusza. Mój znamienity kolega Herbert Kopiec, opisując w styczniowym numerze śląskiego kuriera wnet przypadek profesora Piotra Sztąpki w tekście Nawrócenie Marksisty, zaciekawił się już to skromnych doktorów. Rzec by można Dawidów poważyło się stanąć w akademickiej debacie wobec koryfeusza socjologii, którego podniósł do rangi olbrzyma istnego Goliata. Byłoby nie tak tym, aby nie podjął się zaspokojenia ciekawości mojego kolegi. Nie wiem, czy by mi wybaczył. Otóż przed pięcioma już laty, po zapoznaniu się z tezami profesora Sztąpki. Odnośnie do kryzysu Uniwersytetu, co ujawnił po zakończeniu Kongresu Kultury Akademickiej, poważyłem się, i to bez wahania, stanąć w akademickiej debacie wobec tego Goliata. Krok po kroku rozprawiałem się z kolejnymi tezami profesora Sztąbki, w tej materii kryzysowej. Rzecz jasna, to rozprawianie przesyłając autorowi tez. Z nadzieją na podjęcie walki o swoje racje, bo debata to sens życia akademickiego, tak Dawidów, jak i Goliatów. Niestety, nic z tego. Ja w debacie stanąłem, a Goliat nawet nie wyszedł do walki. Z dziesięcioma tezami Goliata rozprawiłem się w dziesięciu rozprawkach. Bez reakcji, bez ruchu obronnego Goliata. Rzec by można wyliczyłem Goliata do dziesięciu a on ani ręką, ani głową nie ruszył czyli w języku bokserskim knockout. Moje argumenty zebrałem w roze 82-stronicowej broszury, obdarzając ją tytułem Kryzys Uniwersytetu w ujęciu polemicznym z profesorem Piotrem Sztąpką i umieściłem na moim blogu akademickiego Nonkonformisty, licząc na debatę po odzyskaniu przytomności intelektualnej. Niestety do debaty nie doszło i nawet nie wiadomo, czy przytomność intelektualna powróciła. Mimo upływu pięciu lat i wejścia w życie Konstytucji dla nauki, moje argumenty nie straciły na aktualności, stąd nadal zachęcam do zapoznania się z moją internetową broszurą i do debaty nad moimi argumentami. A dla zachęty przytoczę fragment tekstu. W gruncie rzeczy pochwalnego dla profesora Sztąpki, bo zatytułowanego profesor Sztąpka chyba wreszcie coś zrozumiał. Profesor Sztąpka podsumowuje osiągnięcia kongresu. Za nieporozumienie uznano wiarę. Że przyspieszenie karier uniwersyteckich może dokonywać się poprzez ciągłe obniżanie wymogów i ułatwianie procedur doktorskich czy habilitacyjnych. Efektem są kariery pozorne, deprecjacja tytułów i stanowisk, obniżanie standardów w procedurach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, a w efekcie uzasadnione załamanie się zaufania społecznego. Do profesury. Są to stwierdzenia oczywiste, wręcz banalne i znane od dawna tym, których na kongres nawet nie zapraszano. Może właśnie dlatego. Co więcej, z tych, którzy te oczywistości od lat upowszechniali, całkiem uniwersytety oczyścili z pamięci oraz z uniwersyteckich archiwów wymazali aby nikt nigdy nawet się nie domyślił, że ktoś przed kongresem mógł podobne, uprawnione faktami opinie wygłaszać. Profesor Sztompka i uczestnicy kongresu chyba jednak zrozumieli, że poza murami etatowych uniwersytetów istnieją też uniwersytety bez murów i etatu, gdzie bez profesorskiej cenzury można było już od lat takie jej poprawne opinie zamieszczać i rozpowszechniać. A w dobie internetu do końca wykluczanie prekursorów podobnych myśli nie jest możliwe. Profesor Sztąpka dalej słusznie pisze: Banicja środowiskowa musi dotykać winnych plagiatów, fałszowania danych, dopisywania swoich nazwisk do cudzych prac, demaskować trzeba spółdzielnie cytowań. I towarzyskie, grzecznościowe recenzje. Źródłem takich różnorodnych zjawisk patologicznych jest klimat permisywności, który odrzucić musi samo środowisko. Ale nie podaje środków, które pozwolą realizację tych postulatów zapewnić. Do tej pory chyba częściej banicja dotykała tych, którzy plagiaty ujawniali przeciwko dopisywaniu nazwisk jednych a pomijaniu drugich, protestowali. Dla demaskatorów rozlicznych patologii akademickich drzwi Uniwersytetu i nie tylko Uniwersytetu są zamknięte od lat. I profesor Sztompka, uczestnicy kongresu jakoś nie przedstawili projektu, aby takim demaskatorom drzwi otworzyć. Jakim cudem zmienią kierunek banicji? Samo środowisko do tej pory się nie oczyściło z elementu patologicznego szkodliwego dla uniwersytetu. Więc niby jakie podstawy ma wiara w możliwość samooczyszczenia środowiska? Odrzucenie zjawisk patologicznych. Środowisko akademickie zostało uformowane według kryteriów patologicznych i w swych patologiach chce być autonomiczne. Więc niby kto jest zmusi do działań antypatologicznych, profesor Sztompka zauważa, dominuje zgoda na totalną powszechną byle jakość, ale nie zauważył, że ci, którzy na powszechną byle jakość, i to szczególnie profesoru, zgody nie wyrażali, znaleźli się poza uniwersytetem. Co profesor Sztompka i jego koledzy zrobił, aby było inaczej? Dlaczego wyraża, wyrażał zgodę i do dominacji tej byle jakości chyba się przyczynił? Z czego zdaję sobie sprawę? Moich bojów dysydenta akademickiego wydałem już w internecie kilkanaście tomików i nadal poważam się stawać w akademickiej debacie wobec goliatów. Co winno zaspokoić ciekawość mojego znamienitego kolegi, któremu życzę sukcesu na drodze do nawracania marksistów i postmodernistów funkcjonujących w trzeciej RP nadal w roli koryfeuszy.